Cześć, witam. Dzisiaj nie bez powodu mówię do Was z krzesła. Nie mam zwyczaju siedzieć zbyt wiele na krześle, ale na potrzeby filmu usiadłem. Dlaczego? Ponieważ dobrze wiecie już z moich filmów, że siedzenie na krześle, długotrwałe siedzenie na krześle, rujnuje nasze biodra. I o tym będzie właśnie dzisiejszy film. O bólu w okolicy pachwiny, bólu w okolicy biodra, ale również o bólu, który jest zlokalizowany w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Dlaczego tak jest, że te biodra nas bolą z powodu nadmiernego, długiego siedzenia? Dlatego, że mamy taki mięsień, który się nazywa mięśniem biodrowo-lędźwiowym, który zgina nasz staw biodrowy. I teraz, kiedy nadmiernie i zbyt długo, jakby jesteśmy nadmiernie zgięci, zbyt długo siedzimy, doprowadzamy do przykurczu tego mięśnia. Sytuacja jest taka, że teraz, kiedy mam biodro zgięte, jakbym chciał wstać, to przykurczony mięsień biodrowo-lędźwiowy będzie powodował bardzo mocne wypychanie się lordozy lędźwiowej, wypychanie się miednicy w zasadzie do tyłu i nadmierną lordozę lędźwiową. Więc jeżeli dużo siedzicie, to będziecie mieli tendencję do takiego ustawienia. Takie ustawienie wpływa momentalnie na bóle w okolicach pachwin. Te bóle mogą promieniować do kolan. Mam bardzo dużo zapytań ostatnio o bóle kolan. To jest zazwyczaj ten problem. Nadmiernie przykurczony mięsień biodrowo-lędźwiowy. I za moment pokażę Wam, jak się zabrać za te mięśnie, jak rozluźnić je, żeby więcej tego bólu już nie było. Teraz, jak się zabrać za te mięśnie biodrowo-lędźwiowe? Słuchajcie, cała moc ćwiczenia, które Wam pokażę, tkwi w szczegółach. Dlaczego? Ponieważ na wielu filmach na internecie bez kłopotu wielu ekspertów może Wam powiedzieć, że żeby rozciągnąć mięsień biodrowo-lędźwiowy, czyli zginasz biodra, wystarczy, że hop, wypchniesz mocno biodra do przodu, wszystko powinno już być w porządku. Wcale tak nie jest, bo zobaczycie, że w momencie, kiedy wypychacie tylko biodra do przodu, co się dzieje, to poczujecie od razu duży ból w lędźwiach. Jeżeli macie dyskomfort i problem z odcinkiem lędźwiowym, problem z biodrem, momentalnie takie wypchnięcie bioder do przodu spowoduje jeszcze większe pogłębienie lordozy lędźwiowej i problem z Waszymi lędźwiami. Dlatego zanim zaczniemy jakiekolwiek rozciąganie, odsyłam Was do swojego filmu jednominutowy relaks kręgosłupa. Teraz link powinien się wyświetlić na ekranie. I na początku musicie się nauczyć napięcia głębokich mięśni brzucha. Mięśnia wielodzielnego, mięśnia poprzecznego brzucha. I dopiero w momencie, kiedy nauczycie się podciągać miednicę w taki sposób, blokować kręgosłup lędźwiowy, dopiero wtedy możecie przejść do rozciągania mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Zobaczcie na różnicę w moim odcinku lędźwiowym. Napinam mięśnie brzucha, teraz faktycznie rozciągam biodro. Czuję, że wszystko mnie tu ciągnie. Ból gdzieś tam może, albo dyskomfort może się organizować w pachwinie i w biodrze. Ale zobaczcie, jaki ten ruch jest krótki. W momencie, kiedy puszczę mięśnie brzucha, proszę bardzo, mogę bić rekord świata w rozciąganiu. Nie o to tu chodzi. Stabilizacja, dopiero wtedy jesteście w stanie coś zrobić z mięśniem biodrowo-lędźwiowym. To jest pierwsze ćwiczenie i w zasadzie większość ludzi, którzy mają kłopot z biodrem, to ćwiczenie już będzie wystarczające. Już mocno będziecie czuli rozciąganie. Przebywacie w tej pozycji co najmniej 2 minuty. Jeżeli to jest już później zbyt proste, przechodzimy do następnego kroku, który teraz pokażę. Teraz ćwiczenie numer 2. Ono może się okazać troszeczkę trudne na początku, ekwilibrystyczne, ale wcale takie nie jest i gwarantuję Wam, że norma dla dobrze pracującego biodra to nawet więcej niż to, co Wam w tej chwili pokażę. Potrzebujemy do ćwiczenia zwykłej ściany i czegoś miękkiego pod kolano, zwyczajnie, żeby nie urażać stawu udowo-rzepkowego. Zobaczcie, staram się ustawić w taki sposób, żeby kolano stało dosyć blisko do ściany, noga jest zgięta w kolanie. Teraz pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to wyprostować się, ale pamiętając o czym? O napięciu mięśni głębokich brzucha. Bez tego nie ma sensu się zabrać za to ćwiczenie. Całe rozciąganie ma się kumulować w tej okolicy, a nie w Waszych lędźwiach. Jeżeli czujecie lędźwia, lipa, wracacie krok bliżej, bo to ćwiczenie zwyczajnie dla Was nie ma sensu. Staram się zrelaksować, tak jak w każdym moim filmie instruktażowym, który pokazuje 1,5 do 2 minut, to jest optymalny czas, żeby uzyskać tutaj rozciągnięcie. Staram się bluzować, zatrzymać. W momencie, kiedy skończę ten ruch, mogę wykonać sobie opad tułowia, znowu napinam głębokie mięśnie brzucha i staram się w tym momencie zejść biodrami jeszcze niżej. Automatycznie próbuję jeszcze spiąć delikatnie mięsień pośrodkowy wielki, czyli siłą woli napinam pośladek. Kolejne 2 minuty przebywam w tej pozycji. Po takich 3,5 minutach powinniście poczuć zdecydowaną poprawę, przede wszystkim w wypchnięciu biodra do tyłu. Powinniście mieć takie fajne uczucie luzu w biodrze, lekkiej nogi. Może się pojawić takie uczucie, że gdzieś tam jakieś ciepło zaczyna spływać do nogi. Ta noga będzie dużo dłuższa, takie będzie wrażenie i dużo bardziej komfortowo będzie się Wam na niej przemieszczać. Słuchajcie, tak jak zwykle powtarzać, nie zawsze ten film i nie każdemu ten film pomoże. Zazwyczaj bóle biodra, bóle pachwiny to jest kłopot z mięśniem biodrowo-lędźwiowym, ale mogą też być inne stany, dlatego warto się ze mną kontaktować. Czasem możecie wymagać terapii manualnej, może któryś staw międzykręgowy jest zablokowany, może macie problemy ze stawami krzyżowo-biodrowymi.
często trzeba to na początku zmanipulować, zadziałać z tym, żeby pomóc wam w 100%. Tak więc działajcie, niech moc będzie z wami. Pozdrawiam, Marek Kurczyński.